Ale ty wyjmuj coś ciężkiego. Może być. O kurka, już się zbliżają. Ładuj, chłopie, bo tu się... co ucieknij, co tak szybko? Tak mało czasu dostałem? Nie, no bez jajec, no. Czy ja zawsze muszę misję zawalić jakoś w debilny sposób? Da, to się też może przydać. A, zaciemnienie bardziej. To. Dobra, to się może bardziej przydać, zaciemnienie. Przede wszystkim. No nie, no wyłączyłem sobie windę, no bez jajec. Dobra, to wyłączamy i spierdzielando. Tutaj coś jest, widzę. O, pałuj go i spierdykamy stąd. Co to kurna jest? No zaraz zginę. Jeszcze kurna jakiś wóz pogrzebowy sobie znalazłem. No ja pierdzielę, no nie było czegoś lepszego? Naprawdę nie było czegoś lepszego? Jakiś karawan? Jak mnie tutaj gnębią, Przecież tu nawet nie można stąd wyjechać. Ja ci dam stop the vehicle. O, rozwalają cywilów, a co to? Nie ma to jak słod. Mają to w dupie. Jeszcze ten mnie namierza ze snajpery. No co za gnojki. Mogę go tamten... ten tegować? Nie mogę za bardzo, bo... kamera mi tu nie sięga. Dobra, tutaj spadamy. Tutaj. O kurna. Dobra, ale ja bym chciał dezaktywować ten helikopter, tylko czemu nie mogę? Nie mam podglądu. Ja ci dam stop the vehicle. O kurna, myślałem, że tu się da wyskoczyć. Dobra, nie da się. Stwierdzam fakt, że się nie da. Naprawdę nie mogę? Nie mogę dezaktywować helikoptera? O kurka, nie, tu nie wyskocznie. Tu nie ma wyskoczni. Właśnie stwierdzam fakty, że tu nie ma wyskoczni. I moje wozidło już ledwie dycha. Zmieściłem się. Dobra, jakoś jeszcze jadę. No chciałbym ten głupi helikopter dezaktywować, ale kamera mi tam nie sięga. No. Czemu ja nie mogę? Ja pierdzielę. Najbardziej to mnie wnerwia ten cały helikopter. Nie mogę go dezaktywować, a tutaj już ledwie żyję. Ojejku. No nie wiem, czy mi się uda uciec. No nie wiem. Tędy. Nie wiem, zgubię ten helikopter pod tymi torami, czy nie? Nie, może zgubię. Ale tutaj gliniarzeria jest dalej. Kurna, no. Szlak by ich trafił. Tutaj? No nie przyjadę tędy. Ty, wypadł mi stąd, bo mnie denerwujesz. Blokada. No i jeszcze ten, kurna, postanowił sobie skakać. Dobra, muszę dorwać jakiś lepszy samochód. Właśnie tutaj. I spierdzielam dom znowu. Again. O, mój ulubiony parking. Już tutaj wcześniej miałem problemy. No, to nie nowość, cały czas strzelacie we mnie. Ja pieprzę. Czemu ja zawsze mam takie przygody różne, debilne?
mam cały czas te jakieś przygody debilne i tyle. Dobra, ten pierdzielony helikopter. Czemu ja po prostu nie mogę kamery tam podnieść? Już bym dawno go dezaktywował i jakoś uciekł. A tutaj się zapowiada ta ucieczka na... Kurna, ja nie wiem, no na cały odcinek chyba. Aż mi się gorąco robi cały czas. Już nie mam baterii. A ci we mnie cały czas napieprzają. A ci napieprzają ile wlezie. O, kurna. No już poleciał, ale ja nie mam baterii. Czemu ja zawsze mam takie gówniane szczęście? O, jeszcze, super. Jeszcze lepiej. Po prostu. No właśnie tutaj. Właśnie, uciekaj, bo zaraz zginiesz nędznie. Wiesz, że ty zginiesz nędznie kiedyś? Czy ty nie wiesz o tym, Aiden? Uff. No. O, dobra. Udało się. Udało się ich dezaktywować. Teraz tylko jakoś spierdzielić stąd. Aha, tam weź i spierdziel, jak tutaj cały czas coś gdzieś się dzieje. Aha. Ja bym pojechał jednak w takie jakieś miejsca mniej dostępne. No wypad gnoju. Co za gnojostwo, no. Napierdziele. Czekaj, most, brama, most. Gnoje! Ja pierdzielę, co za dziadostwo. No, jedziemy. Dobra, jest. Może dadzą mi spokój. Tutaj, tory. Jakoś torami i spierdzielando, jak najdalej stąd. Nie no, jadą za mną dalej. Ale mnie ścigają. Ale może. Kurna, ten odcinek to naprawdę będzie jedno wielkie spierdzielanie. Kurna, jeszcze tam są knojki. Nie namierzajcie mnie. O, ja pierdzielę, jeszcze tutaj. No jejku. Nie, to jest jakaś żenada. Żenła, normalnie. Znowu wszystkiego pełno. Aż się spłuciłem cały. Dobra. Głupiej tej. Dobra. Jedziemy tędy. Co? Nie wiem. To jest dobry pomysł. Ale może jakoś tu spierdzielę stąd. No ty, chyba się uda. Uff, no normalnie godzina spierdzielania, jak nie lepiej. Tylko ty się kurna teraz nie rozbij, ja cię bardzo proszę i nie wyskakuj mi z samochodu. To jest najważniejsze. Nie wyskakuj i się nie rozbij. Najlepiej się gubi jednak jadąc po takich właśnie... Uff, ja pierdzielę, ale ja się napociłem przy tym spierdzielaniu normalnie. Już to było pół godziny spierdzielania. Uff. Gorąco mi się zrobiło. No jedna sprawa, że komputer grzeje jak cholera, a druga no to nie było to łatwe zadanie. Dobrze, że są takie jakieś różne te. Dobra, zmieńmy pojazd. No, jeszcze się załatwisz, chłop, jeszcze się załatwisz. To co, teraz do Klary? A co my tam mamy na mapie? Ty, ale ten pościg... To on dalej mi tu miga. Po prawej stronie. Cztery pechy. No nie wiem, mam nadzieję, że jak mnie zauważył, nie zaczął mnie zaraz ścigać. No,
no bo by było niefajnie, bardzo niefajnie. Co? Ścigaj się, aby uratować Clara? To jest na czas? No nie wiem, no nie wiem. Najlepiej. Ja sobie tu zaciemnienie walnąłem, a tu winda przestała przez to działać. Ja pierdzielę, jakie ja zawsze muszę mieć pechowe, debilne szczęście. Zawsze, zawsze tak jest. Run for your life. Uwaga, bo jadę. Fajny jest ten motocykl. Się przydało pograć w GTA Lost and Damned. Ten dodatek z motocyklami. To chyba dodatek do czwórki był, jak dobrze pamiętam. Tak, jedno to się jeden się nazywał Ballada o Gayu Tomym, a drugi Lost and Damned. Ciekawe, że Rockstar nie robi dodatków takich pojedynczych dla pojedynczego gracza, tylko teraz wszystkie siły pakuje w online. Fajne te były dodatki. Wow, spokojnie, bo będzie kiepsko. Co, to jest chyba już ostatnia misja w sumie z tego aktu. No i teraz już tylko zostanie... O kurna! Ej, ty się nie pokładaj na tym samochodzie! Tylko go najwyżej weź i jedziemy. Dobra, lepszy samochód niż motocykl. Sam wysiadł. Co tam, Clara? O kurka. Przypadolenie. I tutaj. Masa tych gnojków. Dobra, ale tutaj potrzebne coś większego. Tych złoli. Jeszcze któryś mądry? Wyłazić. Który to Lenę postrzelił, znaczy Klarę postrzelił? Ty? Cwaniaku, dotrzy do Klary. Klara zostawiała te kwiatki na grobie Leny. W tej jedynce Watch Dogsu ta historia właśnie jest taka no nieciekawa. Hello, Aiden. I can't decide where to begin. The first time I saw you, you were playing chess with Jackson in the park. Both of you feel very sad from the funeral. I could see how you made him feel safe. In our world, we hide in the dark, behind monitors. That's the only place we feel safe. It isn't
isn't enough to say that I didn't know. That lies would be lost or that it was only a job. I thought, if I could help you heal, help you find answers, maybe I could heal myself. But I can't. When this is all over, I hope we can at least talk. Or if not, at least I can't disappear. That's something I'm good at. Bez odwrotu. What have I done? I brought this on Clara. And all of this comes down to blackmail. 6-year-old girl dies because an old man wants to protect his secrets. Bloom. They can spin all they want to the press, but their hands are bloody. I'm done with secrets. Co tu mamy w tym drzewku umiejętności? 8 punktów. W sumie to już nic nie jest mi z tego potrzebne. Może być. Dobra. Czy tutaj coś możemy dać? Tell me you got everything you wanted because I'm fucking tired. It's Clara. She's... Oh, forget her. You got enough to worry about. She's dead. Oh, no. Oh, god damn it. I'm on my way back. It's time to end all this. No, nie ciekawie. Dobra, to już można by powiedzieć, że jesteśmy w finale gry. Nie wiem, ile jest misji w akcie 5, ale tam chyba są ze 2, ze 3 to góra. Tak jak mówiłem na początku, ta gra jest taka no dosyć mroczna, no, końcówkę widać jaki jest finał, nie za ciekawy. Zanim jeszcze pojadę tam, to jednak do Tobiasa skoczę sprzęty. Wiadomo, zawsze jak człowiek jest przygotowany do misji, to o wiele lepiej. O wiele lepiej to wypada, niż gdybym miał iść całkowicie nieprzygotowany. Let me see what you got. Oh! Hey! Na maksa oczywiście. To też na maksa. Don't give anybody my name, okay? To też. That's a good one. You'll see. Ja nawet i dawno już tych bankomatów nie odwiedzałem, nie wiem ile tam się nazbierało. Jakoś ta forsa tak nie jest specjalnie potrzebna w tej grze.
co tam ciekawego T-Bone będzie miał do powiedzenia. Czasem i tak przegrywasz. Lucky Queen is dead? No widocznie nie był aż taki lucky. Skoro is dead. Collecting files. T-Bone, co masz ciekawego? Co ty powiesz, T-Bone? Damien. Co tym razem? Aha, załadował do telewizji wszystkie dane. No to będą mieli o czym mówić w najbliższych wiadomościach. Washington. The woman was a former CTOS employee reported missing over a year ago. Mayor Rushmore has refused to comment, but a statement released by City Hall claims the footage is a fake, made by the hacker group DedSec in order to discredit the mayor. Co, jeszcze jakieś zadanko nas czeka? W sumie jeszcze dodatki zostały, znaczy jeden dodatek, Bad Blood, jak dobrze pamiętam. No, Damien jeszcze został do załatwienia. Taki mam zamiar. Aha. Co kłóca sygnał. Dobra, ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja się pytam. Zlokalizuj. Czyli nawet jeszcze nie wiadomo gdzie.
Tak? T-Bone? So there I am, waiting for my train when the lights go out. I guarantee you that's just the start of it. Damien has full access. Over my dead body? I'm not gonna let my CTOS baby get jumped up by that wackadoodle. There's a weak point he won't know about. So get over there and shut it down. No, kurka, kurka, zaraz wybuchnie. I'll call you once I'm in. Whoa, whoa, whoa. Nice to have you back. Ten może być. Zostało być to stąd, tak? Gdzieś tutaj. Aha, gdzieś tam po prostu. Tylko mi kurna tym w twarz nie wybuchaj. Gdzieś tutaj. Pierwszy raz wysiadł normalnie, a nie wyskoczył. Mogę tutaj wyjść? Mogę. Jakaś nowość. Zazwyczaj teren zastrzeżony. Ale się okaże, że nie miałem tutaj wcale być. No nieźle. Czekaj. Jakoś tam, tak? No ale co, tu z drugiej strony? W budynku jakoś tutaj? Gdzieś? Jakoś coś? Gdzieś? Po coś? Na coś? Nie, no bez jaj jest. Gdzie tu jest to wejście jakieś normalne? Tutaj? Tutaj albo i nie tutaj. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Co jest? Shit. Can't get past the firewall. T-Bone might have an idea. 2 sekundy? Było nie do przejścia. I need him disconnected fast. Well, shit. I got one idea, but last time I did it, people died. If we don't do it, people will die. What do you got? The whole network's tied to a satellite. Runs as kind of a safety valve to CTOS. I got a homemade virus. A real mean motherfucker. I install it from 3 separate points. What does it do? It'll shut down your man. That's for damn sure. This could get ugly. Na razie to schowaj. Call me when they're installed. We'll get it done. Lecimy z tym hakowaniem. No, kurka, dosyć daleko. 1000 metrów. No, 1000 metrów to trzeba czymś podjechać. Mogę tym czymś? Ej, ty wejdź tutaj. Naprawdę nie mogę? Dobra, jestem na górze. Pytanie, jak wejść? No chyba nie. I tutaj też nie mogę? Takie same fajne bryki, no, bez jajec. Co tu się kurno wyrabia? Muszę pożyczyć, powiedziałem! Dobra, złomryks też jest niezły, w miarę. O kurka. Nie, czemu oni mnie znowu gnębią? Czemu, za co oni mnie znowu gnębią tutaj? I jeszcze kurna, ja pieprzę, co tu się wyrabia? Przecież to są jakieś jaja. Gdzie to jest? Znika, się pojawia. Oj. Już czuję, że to będą jaja w tej misji. I to takie potężne. Nie, dobra, nie ma sensu.
Uff, no ładnie, no ładnie. Ostatnim razem też w cholerę długo uciekałem przed policją, a teraz jeszcze muszę jakieś schakować rzeczy. No po prostu genialnie, jeszcze tu ściana jest. No, jeszcze ściana, jeszcze ściana. Dobra, ale to może będzie tutaj. Tylko kurka. Ja ci dam stady, wieku. Dobra, stać i nie jechać za mną. Ja mam specjalne zadanie do wykonania. Pierdzielony ten. Gdzie tutaj jest ten? Może tutaj, dobra. Ty jeszcze we mnie pakuje, co za gnojstwo, no. Dobra, kowamy do kawiarni, wjeżdżamy. Jakoś tędy. Skakuj. Brama. Muszę otworzyć, bo ja muszę tu wjechać i skakować sprzęty. Dobra, skakowane. Muszę tu stać? Kurka, no. Jaki effort. Muszę stać i czekać, aż się prześle. Oni mnie tu gnębią. No nie strzelać we mnie. Jest tu jakiś samochód? Dobra, chyba już. Czekaj, jakoś stąd wyjechać. Aha, weź i wyjedź, bądź mądry. No tutaj wszystko miga, wszystko. Wszystko się sprzysięgło przeciwko mnie. Jednym słowem. Dobra. No, kurna, chciałbym tamtych na górze. Wow. Moja pułapka własna mnie zatrzyma. Dobra. No, kurna, dobra, tak, już to widzę, dobra. Gorąco mi się robi, jak tylko na to patrzę, co tu się wyrabia. Dobra, gdzieś tam jechać. Ja muszę mieć jakiś inny samochód. Muszę mieć jakiś samochód lepszy. Może ten. No szybciej wyłoń, bo mnie zniszczą. Załatwię mnie, nie, normalnie. Dobra, już jakiś niedymiący się. Kurna, no. Znowu. Aż mi się gorąco robi, jak na to patrzę. Co tu się dzieje? Jeszcze ten kurna helikopter, którego nie da się skakować z tej pozycji. Dobra, jakoś może się uda. Gdzie ja jadę, bo nic nie widzę, gdzie ja jadę. Walą we mnie jak w bęben. O, jeszcze kurna te pułapki. No super, z drogi. O, już się dymi nawet. No już, super. Już nie najechałem. Dobra, ja bym chciał zamienić na coś innego. Może na to. Nie powiem, żeby to była pierwsza klasa. Jeśli chodzi o samochód, ale przynajmniej nie dymi. No nie. Nie no, co tu się wyrabia? Co tu się kurna dzieje? Jasne i ciasne. Jeszcze moje sprzęty nawet nie działają. Dobra, czekaj, ja bym chciał sobie zarzucić gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Tutaj na pewno? Żeby nie było. Że to nie jest to. Jak to nie jest to, to będą jaja. Jak to ja sobie misję wybrałem? Stać i nie jechać za mną. No, ten głupi helikopter, kurna. Lak mnie zaraz trafi na niego normalnie. Wybuchy jakieś, kurna, rozwalanki. Ja ci dam stary wieku. Aha, weź ty i tu wjedź, jeszcze bądź mądry.
Dobra, ten może się nie będzie tak dymił. Nie będzie się dymił, ale kurna, ja tu muszę siedzieć. Ja ci dam stop the fucking vehicle. Muszę im się przysyłać tego pieprznego wirusa. Ja nie wiem, muszę tu stać? Chyba muszę. Co tu się wyrabia? Co tu się wyrabia? Dobra. Z 90, 95, 90, 100. Dobra, jedziemy. Spadamy stąd. Spadamy. Już gorąco mi się. Robi, dobra, ale gdzie teraz, kurna? No może tutaj? No nie wiem, nie wiem. Ja po prostu już nic nie wiem. Jeżdżę na pałę. Czekaj. Coś tu się pojawia, coś tu znika. O. Tu jest kluczatka, tu nie. To nie. Coś tutaj. Kurna, już się dymi. Gdzie dostać kolejne? Dobra, stój. Stój, wypad, bo zginę nędznie. O kurna, co tu się wyrabia? Pierdzielony helikopter. No. Co oni kuźwa odwalają, to ja nie wiem. No gnoje, no. Ja się wkurzę, jeśli teraz zadanie zawalę. To jest ten pierdzielony helikopter. Tutaj chyba jednak to... Wypadł dziadygi pierdzielone. Chyba jednak dobre namierzyłem. Tylko to nie miga. Jakoś tutaj dojechać? Ja pieprzę. Ale ja się mam tu z nimi, no. Przecież to jest nienormalne. Tu, któryś raz zmieniłem samochód. Dobra, gdzieś tutaj. Tak, gdzieś tutaj, ale weź ty i tam wejdź. Mam tu wejść, jak mi tutaj normalnie... Ja stąd muszę spierdzielić, ja muszę stąd uciec, bo inaczej dupa będzie. Dupa. Szybciej, muszę spierdzielać stąd i tyle. Wiesz, to szybko i gonimy. Trzeba najpierw ich zgubić, bo to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. Jak ich zgubisz tu? Nie no, to jest jakieś kore. No ale posrana misja. Ja tu nawet nie mogę... Dobra, helikopter już poszedł. Poszedł się bujać. Teraz tylko ich jeszcze sprawić, żeby oni się poszli bujać. Nie, ty, co ty kurde robisz? Czemu ty zawsze musisz wysiadać z tego samochodu, no? Dobra, może coś... Albo i nie. Może jest szerokie i głębokie.
No nie wiem, może się uda. Szybciej, goń, chłopie. Może teraz, może akurat. Wypad mi stąd. Ja myślę, że trzeba było od razu ich zgubić, a nie się pierdzielić z nimi. Bo przez takie pierdzielenie się to... Wiadomo, to na nic dobrego nie robiło. O kurna, ja pierdzielę, jeszcze to. Chyba jak zgubię, to oni normalnie zaraz i tak wpadną na mój trop. Więc to nie ma żadnego sensu, no jasne, no. No jasne, kurwa. Przecież to jest tak chore, popierdzielone, jak cholera. No i dupa, jej się skończyły. Ja pierdziele. Znowu z nimi zabawa. Dobra, trzeba coś lepszego wziąć, niezgracnego. Czy ja tu siedzę cały zapłocony jak szczur? Ja rozumiem, że ostatnia misja powinna być trudna, no ale żeby aż tak? Nawet żeby nie było możliwości tutaj tych zabawek? Bawienia się nimi? No jest kurna chore. Jeszcze ten pierdzielony helikopter nade mną lata. Jak ja niby mam tam wejść i to skakować? Jak to jest na górze? Z tego co widziałem. Już tutaj na górze to jest. Dobra. Nie wiem. Zobaczę. To jest jakoś tutaj na górze. Coś tutaj. Tak, już szybciej spierdzielando stąd. Nie no. Tutaj to są normalnie jaja. Przynajmniej helikopter we mnie tu nie strzela. Wysyłaj szybciej, chłopie, kurna. Są takie jaja, cholera. No już, idą. Dobra, teraz się prześlę, ale jak tu, kurna, teraz tą spierdzielić? No, strzelam w policję, super, nie? Dobra. Ładuj. I nie wiem. Jakoś trzeba będzie teraz spierdzielando stąd tak naprawdę w Primiga. Tutaj damy to, ciach. I spadamy stąd jak najszybciej. Jak najszybciej stąd spierdzielać. Ty, może się uda. Czy akurat się uda? Nie wiem, ja się tak spociłem w tej misji, jak w żadnej innej do tej pory w tej grze. Kurwa, no z każdej strony jadą. Jakoś tędy. I spierdzielać stąd jak najszybciej. Puh, cały czas tu powtarzam, spierdzielać jak najszybciej, ale to kurna jest prawda. Jak najszybciej się zawijać stąd. Uff, udało się. No nie sądziłem, że ta misja aż tak mnie wymęczy i się uda. No naprawdę nie sądziłem. I to nie zginąłem. No dziwo, w tych najprostszych misjach ginąłem raz po raz, a w tej najtrudniejszej to się udało za pierwszym razem. Nie, no tak jak mówię, jak mam skilla, czasami to mam, ale jak nie mam, to jak nie idzie, to nie idzie. And I'm as clever as my CV says, you'll get along.
That's all I want. Dobra, uff, naprawdę. To było niesamowite. Tego by się przydało jakoś więcej. Kluczy by się przydało trochę zbierać. Macie klucze? Ty, masz klucz? Ma klucz. Tylko konto. Sensowne. Dobra, to jest niezłe. Tylko, że trzeba więcej tego mieć. Ja pieprzę, ale to było. Czy to było tak jakieś kore? No nic nie mogłem zrobić. Oni we mnie naparzają z każdej strony. Dobra, lecimy do kolejnej misji. Zobaczmy, co tam jest. Znowu do tego samego budynku. Się spociłem jak szczur w tej misji. Dobre pół godziny spierdzielania przed policją. Także naprawdę to... Ta misja to mnie wymęczyła porządnie. Mam nadzieję, że dodatek potem nie będzie aż taki męczący jak to. W sumie to w dodatek w tej grze to nie grałem nigdy. W podstawkę oczywiście grałem, ale w dodatek nie. Sam jestem ciekawy, co tam będzie. Dobra, to jakoś tutaj, z drugiej strony. Ile ja samochodów tutaj w tej misji wymieniłem? Ze 4? Bo się zaczęły dymić? Z 5? No to było... To było niewiarygodne. Co tam się działo? ETOS, we drop in our code. Then, when the system reboots, DedSec will control the machine from inside. We will correct what Boom has broken. 30 seconds is all we need. 30 seconds, no one knows. Our little secret. We will be the watchdogs. No, I'm tired of all the noise. We will not forget this. No, nie wiem, czy nie pożałuję. No. W końcu jakieś normalne przynajmniej, nie to co tam było wtedy. Serwerownia. I co, to jest ostatnie zadanie, ostatnia misja? Ile forsy przybyło. No i co?
Cośmy tu mądrego zrobili? Mam zaciemnienie. Ciemno, wszędzie, głucho, wszędzie. Tak jak mówiłem wcześniej, że być może coś tu będzie, jakaś misja na tej wysepce. I rzeczywiście, płyniemy prosto do tej latargi. Prawdę mówiąc, ja naprawdę nie pamiętałem, jaki był finał. Pamiętam ten moment z tym dziadygą, ale tutaj tego to jakoś sobie nie przypominam, ale widzę, że miałem trochę racji, że tu jeszcze będzie jakiś coś, być może jakaś misja, jakieś zadanie przy tej latarni. Dobra, hamuj. Czy tam cumuj. Ja bym tutaj jednak ciężko artylerię wyciągnął. Tak, na wszelki wypadek. Ale myślę, że najgorsze to już za mną. Tamta ostatnia misja to była cholernie męcząca i trudna, a tutaj to już raczej spijanie tylko śmietanki. Zazwyczaj tak jest, że ostatnia misja jest cholernie trudna, a już na samym końcu to już tylko dorwanie tego złola. Jakieś tu wejściówka? No, dobra, normalnie. Come on. Surprise, surprise. You got a speech, Damien? Anything you want to say? You know who I am now. That's it? That's all you got? Hey, fuck you! Look at you! You plowed over people to get to a mob boss. You think you're absolved because your cause is what? Noble? You played me. That's what this is about. I played you! Clara is as much your fault. So is your niece. That's why you sent your family away, right? They know what you are. You play a beautiful game. But sometimes you still lose. Blah, blah, blah. Jesus, you guys talk a lot. What are you doing here? Sorry, pal. New contract. Kick it over. What? Come on, kick it over. Tego akurat się domyślałem. Chociaż nawet jakbym nie grał w tą grę, to bym wiedział, że on się z przypadku tu raczej nie pojawił. You know, you guys take things far too personally. That's your problem. That's why this went wrong. There's lessons to be learned here, fellas. Up, 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 phone two. Give it to me. Come on, hand it over. Thank you.
what Damien wanted in those final moments. Death, I suppose. I thought I could fix a little girl's death, but instead it led to all of this. Ciekawe, była inna opcja. No zginąć samemu pewnie. And me, changed man. I don't look back anymore. I don't regret. I look forward. Everything is connected, and I'll use that to expose, to protect, and if necessary, to punish. No, ciekawa gra. Naprawdę. Mechaniki takie sobie można by powiedzieć, ale historia tak. Dosyć ciekawa, taka mroczna, fajna. No i co? I niedługo ogrywamy dodatek. Mayor Rushmore is dead. Police are not revealing any information. The leaked documents found extensive corruption and deep ties between the mayor and the Chicago South Club leader, Lucky Quinn. Did the mayor kill himself over this exposure, or was he executed? Bloom Director of Public Relations, Charlotte Gardner, has issued a statement regarding the recent CTOS troubles. We knew all along that our CTOS network would be a target for hackers of all strengths and skills. It's been an excellent proving ground to demonstrate how robust our system really is. We're so pleased with the results. Our firewall security withheld the worst of the attacks, and in some cases, trip switches closed the systems off before any access could be gained. Your personal information remains secure. Our CTOS network is restored to full operations. In a world where we want to spend more time with loved ones, be active in our communities, have safer, healthier homes and cities, Bloom Industries listen to you and your needs. We are embarking on a global journey. We want the world to be a community. CTOS 2.0 focusing on you, putting you on the global stage. Takie zapowiedzi to mi się bardziej kojarzą z filmem Ja, Robot. Up next, an interview with a woman who claims to know the vigilante, Aiden Pierce. Renowned child psychologist Yolanda Mendez is with us. Dr. Mendez, your story is extraordinary. You actually know Aiden Pierce, the man we know as the vigilante. Tell us how that came about. Ciekawe, jakby miał więcej, lepszą reputację, to czy by były jakieś lepsze materiały na mój temat tutaj, teraz? It's great that you've come forward. You were treating her son for trauma? Yes, well, naturally I can't discuss any of that. Not even their names. No. We wouldn't ask you to. But that's how you met Aiden Pierce. What's he like? It's impossible to say for certain what he's really like. He masks his personality, and he's very good at it. Is he? It isn't like someone playing poker. Jestem ciekaw, co tam właśnie będzie w Legionie o Aidenie Pierce'ie. And you're writing a book. Bo wiem, że tam, no, coś tam było, że jakiś dodatek z Aidenem. To explore this complex man's mind. I'm sure it'll be a fascinating read. Dr. Mendez, thank you. DedSec has had enough. Our warnings have fallen on deaf ears. Our reputation has been attacked by weaklings such as Default. Heed our final warning. There will be a reckoning. We are vigilant against the Watchers. We are capable. We are unstoppable. We are at war. While a statement from the Commissioner's office acknowledges the recent decline in criminal activity, the vigilante known as the Fox is only given the slightest praise for his crime-fighting efforts. An anonymous source told our reporters that members of the police department are more enthusiastic about the vigilante than they are allowed to publicly disclose. With Chicago still reeling from the shocking revelations of Rose Washington's murder and Mayor Rushmore's subsequent death, there has been little appetite for politics or elections. One name that's been floated about is Bloom's VP of Communications, Charlotte Gardner. Her supporters insist Ms. Gardner will restore integrity and trust to a city that sorely needs it.
City officials are picking up the pieces from the shocking chaos brought on by a massive CTOS malfunction. The city experienced major power outages, bridge disruptions, and thousands of dollars in damages. While CTOS is back online, many are raising questions about the safety features needed to run a complex system in a major city. Wszystko dzięki Edenowi. I'll give you a location, the rest you can work out yourself. That's business, huh? Yeah, that's right. It's all business. Jordy's all business. Ciekawe, to będzie teraz misja kolejna? Ostatnia taka, nie wiem, taki kończący wątek, coś? He's ultimately my problem. He's the one who shot my car. Killed my niece. I want to say we're different, but I don't know anymore. How many people have I hurt? Killed. Who deserves to die? Who decides that? A jednak coś jest. Morris. No broń, co reputacja. No, Aiden. Strzelaj. Something to fear. What the fuck? What's wrong with you, man? Huh? You're fucked! You get that? We're both fucked! Fucking shoot me! Come on. Huh? Make you sleep better at night. Kill the guy that killed your niece. Good for you, you selfish fuck! Yeah, I deserve it. But ain't gonna change anything. Nie jestem taki. Maurice is living his own private hell. He's a victim in all of this. And I've seen enough death. He's gonna get a second chance. We both are. Dokładnie. To co? Już niedługo lecimy z dodatkiem. To na razie.